Rozdział drugi. Komentarz do Księgi Powtórzonego Prawa, Piątej Księgi Mojżeszowej. Końcowe wiersze poprzedniego rozdziału pokazują nam, jak naród płacze przed Panem. Wróciwszy, płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania i nie zwrócił na was uwagi. I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, gdy tam przebywaliście. Wersety 45-46. Ich łzy miały tak samo małą wartość, jak ich słowa. Ich płaczowi, tak jak ich wyznaniu, nie wolno było zaufać. W obecności Bożej można wyznawać grzechy i przelewać łzy. Jednak bez prawdziwego odczucia odnośnie grzechu w zasadzie to nic innego jak szyderstwo z Boga. Bóg ma upodobanie w sercu, które naprawdę jest skruszone. W takim sercu chce On mieszkać. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Psalm 51:19. Łzy pochodzące ze skruszonego serca są Bogu miłe, gdyż udowadniają, że w takim sercu jest miejsce dla Niego. To jest to, czego On szuka. On chce mieszkać w sercach naszych i napełnić nas głęboką, niewymowną radością Jego błogosławionej obecności. Wyznanie Izraela i jego łzy w Kadesz nie były szczere i dlatego Pan nie mógł ich przyjąć. Tak więc synom izraelskim nie pozostało nic innego, jak powrócić na pustynię i tam wędrować 40 lat. Musieli ponieść konsekwencje swojej niewiary. Jeśli nie chcieli wejść do ziemi, to musieli zginąć na pustyni. Jak poważne jest to, co Duch Święty mówi o tym w liście do Hebrajczyków. Jak dobitnie kierują się te słowa także na nas. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawili na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdę do odpocznienia mego. Patrzcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Widzimy tutaj, jak wszędzie w Piśmie Świętym, że przede wszystkim niewiara zasmuca Boga i bezcześci Jego imię. Oprócz tego niewiara pozbawia nas także błogosławieństw i przywilejów, które Bóg chce nam dać. Często mało rozumiemy, jak wiele tracimy pod każdym względem przez naszą niewiarę. Niewiara czyni nas nieużytecznymi, podczas gdy moglibyśmy być mocni i użyteczni dla Boga. Przeszkadza się dziełu Pana. Czytamy w Ewangeliach, że Pan w jednym miejscu nie potrafił uczynić wiele cudów z powodu ich niewiary. Czy to nie jest napomnieniem dla nas? Spójrzmy na wzruszającą scenę w Ewangelii Marka 2. Widzimy tutaj moc wiary w związku z dziełem Pana. Wiara tych czterech mężów pokrzepiła Pana. Chory doznał uzdrowienia i przebaczenia. To było okazją na rozwój mocy Bożej i wzniosłej prawdy, że Bóg był na ziemi, leczył choroby i odpuszczał grzechy w osobie Jezusa z Nazaretu. Całe Pismo potwierdza, że niewiara pozbawia nas błogosławieństwa, przeszkadza naszej użyteczności i zabiera nam przywilej być narzędziami Bożymi przy wykonaniu Jego wspaniałego dzieła. W
Wtedy także nie możemy rozpoznać działania ducha. Wiara ściąga siłę i błogosławieństwo na nas i innych wokół nas. Uwielbia i pociesza Boga, stawiając stworzenie w należytym mu miejscu i tak stwarzając miejsce na rozwój mocy Bożej. Nieograniczone są błogosławieństwa, które otrzymujemy z ręki Bożej, gdy naszymi sercami włada prosta wiara, która zawsze liczy się z Bogiem. Bóg czci taką wiarę. Niech ci się stanie według wiary twojej. Czy te słowa nie zachęcają nas do głębszego szukania w niezbadanym bogactwie, które posiadamy od Boga? Cieszy go to, jeśli tak czynimy. Nigdy nie możemy oczekiwać za dużo od Boga wszelkiej łaski, który dał nam swojego własnego Syna i chce z Nim darować nam wszystko. Rzymian 8:32. Ale Izrael nie sądził, że Bóg potrafi wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Naród spróbował uczynić to z własnych sił. Konsekwencją tej zuchwałości było, że musiał uciekać przed swymi wrogami. Zuchwałość i wiara są sobie całkowicie przeciwne. Podczas gdy zuchwałość może skończyć się tylko w klęsce i w nieszczęściu, wiara prowadzi wciąż do zwycięstwa. Zawróciliśmy więc i poszliśmy na pustynię w stronę Morza Czerwonego, jak mi Pan powiedział, i krążyliśmy przez wiele dni wokół gór Seir. Werset pierwszy. W tym małym słówku my pięknie wyraża się, jak Mojżesz jednoczy się z narodem. Zarówno Mojżesz, jak i Kaleb, i Jozue musieli powrócić razem z niewierzącym zgromadzeniem na pustynię. Naszemu ludzkiemu poczuciu może wydawać się to surowym postanowieniem, ale z pewnością tak było dobrze. Jeśli poddamy się pod wolę Bożą, wypływają z tego wielkie błogosławieństwa, nawet jeśli nie wiemy, dlaczego Bóg tak czyni. Nie słyszymy żadnego niezadowolonego słowa tych sług Bożych, że i oni musieli powrócić na pustynię, chociaż posiadali wiarę, by wejść do ziemi. Oni również wrócili. Mogli uczynić to bez narzekania, ponieważ Pan także powrócił i zwrócił się ku pustyni. Jeżeli poddamy się pod rękę Bożą, z pewnością zyskamy z tych ćwiczeń wielkie błogosławieństwo. Wtedy naprawdę bierzemy jarzmo Chrystusa na siebie. To jest prawdziwą tajemnicą spokoju. Mateusza, 11 rozdział, 28 do 30 wersetu. W czym istniało to jarzmo? W bezwarunkowym i całkowitym poddaniu się pod wolę Ojca. Poddanie to widzimy w całym życiu naszego Pana i Zbawiciela. On mógł powiedzieć: zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jego jedynym życzeniem było, by Ojciec miał w nim upodobanie. Jego świadectwo wprawdzie zostało odrzucone. Wydawało się, że pracuje nadaremnie i na darmo się trudził. Na próżno i daremnie zużył swoją siłę. Izajasza 49:4. Mimo to powiedział: wysławiam Cię, Ojcze. Panie nieba i ziemi, co upodobało się Ojcu i Jemu się upodobało? On nie miał żadnej myśli lub żadnego życzenia, które nie zgadzałyby się doskonale z wolą Ojca. Dlatego ciągle cieszył się jako człowiek doskonałym spokojem. Spoczywał w zamysłach i postanowieniach Bożych. Niezakłócony pokój wypełniał go od początku jego drogi aż do końca. To było jarzmem Chrystusa i On zaprasza nas wziąć je na siebie, byśmy znaleźli ukojenie dla naszych dusz. Zważmy na słowa: znajdziecie ukojenie. Nie możemy mylić ukojenia, które On daje, z ukojeniem, które znajdujemy. Nie możemy mylić ukojenia, które On daje, z ukojeniem, które znajdziemy. Jeśli grzesznik, świadom winy swojej, prostej wierze przychodzi do Jezusa, to On daje mu ukojenie, które opiera się na przekonaniu, że Pan Jezus uczynił wszystko, co było potrzebne. On grzechy wziął na siebie, na zawsze, uczynił doskonałą sprawiedliwość i przypisał ją nam.
uwielbił Boga, szatana zmusił do milczenia i uspokoił sumienie. To jest ukojenie, które Jezus daje, gdy przychodzimy do Niego. Ale potem doświadczamy zmiennych scen i warunków życia codziennego. Istnieją pokusy, trudności, ćwiczenia, walki, zawiedzione oczekiwania i przeciwności wszelkiego rodzaju. Wprawdzie wszystkie te rzeczy nie mogą zakłócić ukojenia, które Jezus daje, ale jednak mogą szkodzić ukojeniu, którego szukamy. One nie niepokoją sumienia, ale za to serce. Mogą uczynić nas niespokojnymi, mrukliwymi i niecierpliwymi. Na przykład mam zamiar zwiastować gdzieś Ewangelię. Już się tam zapowiedziałem i jestem oczekiwany. Nagle zachoruję i muszę zostać w domu. To wprawdzie nie zaspokoi sumienia mojego, ale bardzo dobrze może zaniepokoić moje serce. Jestem zawiedziony, nie wiem co mam czynić i może staję się całkiem mrukliwy. Jak więc mogę przezwyciężyć taki stan? Jak uspokoją się serce i usposobienie? Czego potrzebuję w takim stanie? Muszę znaleźć ukojenie, lecz mogę je znaleźć tylko wtedy, jeśli to akceptuję i biorę jarzmo Chrystusa na siebie. Jarzmo, które On sam nosił jako człowiek. Jarzmo całkowitego poddania się pod wolę Ojca. Chodzi o to, by móc bezwarunkowo i z głębi serca powiedzieć: Twoja wola, o Panie, niech się stanie. Potrzebuję poczucia dla Jego nieskończonej miłości i Jego niezgłębionej mądrości, która ujawnia się we wszystkim, co czyni. Wtedy już więcej nie będę sobie życzył zmiany okoliczności, nawet gdyby to było w mojej mocy. Zaznam więc ukojenia serca we wszystkich sytuacjach i warunkach życiowych. Jeśli Bogu potrafię dziękować za wszystkie zdarzenia, choćby i były nie wiem jak przeciwne moim planom, ta tajemnica ukojenia nie ogranicza się tylko do uznania prawdy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, Rzymian 8:28. Lecz wymaga także przekonania, że wszystko, co Bóg czyni i tak, jak On to czyni, jest najlepszym dla mnie. Spoczywam całkowicie w miłości, mądrości i wierności Jezusa, który przejął na siebie zatroszczyć się wszystkim, co dotyczy mnie w czasie i wieczności. Wiemy, że miłość do umiłowanego człowieka szuka, by czynić tylko najlepiej. Cóż to wtedy musi być, jeśli Bóg czyni dla nas to, co najlepsze? Które dziecko Boże mogłoby być niezadowolone z najlepszych rzeczy od Boga? Kończąc ten temat, chcę jeszcze wspomnieć, że wierzący może przyjąć trzy różne nastawienia odnośnie postępowania Bożego. Po pierwsze, kapitulacja, zaakceptowanie albo rozradowanie. Jeśli już zakończyła się wola własna, pokazuje się kapitulacja. Jeśli rozum jest oświecony odnośnie Bożych zamiarów, pokazuje się zaakceptowanie. A jeśli w sercu wierzącego rzeczywiście jest przychylność do Boga, wtedy istnieje prawdziwe rozradowanie. Dlatego czytamy w Łukasza 10:21. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Nasz Pan znalazł swoją rozkosz całej woli Bożej. Czynić wolę Bożą za wszelką cenę było Jego pokarmem i napojem. W służbie, w cierpieniach, w życiu czy w śmierci nie kierował Nim żaden inny powód, jak tylko wola Ojca. On mógł powiedzieć: ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jana 8, rozdział 29, werset. I rzekł Pan do mnie: dosyć już krążyliście wokół tej góry, zawróćcie na północ. Słowo Pana regulowało wszystkim. On ustanowił, jak długo naród miał pozostać na miejscu i z tą samą dokładnością pokazywał, jaki mieli obrać kierunek. Naród musiał być tylko posłusznym. Jeżeli serce jest w dobrym nastawieniu,
to dla dziecka Bożego nie ma nic piękniejszego, jak świadomość, że we wszystkim jest kierowane przez Słowo Boże. Jest zachowane przed strachem i niepokojem. Dla Izraela, który powołany był, by kroczyć przez wielką i straszną pustynię, której nie było drogi, było wielką łaską to, że każdy krok i każde miejsce odpoczynku były wskazane przez Boga. Pan regulował dla nich wszystkim. Oni tylko musieli czekać na Jego kierownictwo i czynić to, co im powiedział. Gdyby poszli własną drogą, oczekiwały ich głód i spustoszenie i ciemność. Wodę z uderzonej skały i mannę z nieba można było otrzymać tylko na drodze posłuszeństwa. Możemy wyciągnąć z tego pożyteczną naukę. Przywilejem naszym jest kroczyć dzień po dniu tą drogą, którą wytycza nam Bóg. Czy zawsze jesteśmy całkowicie o tym przekonani i nie dajemy zabrać sobie tego obfitego błogosławieństwa przez krytykujące uznania niewierzących? Bóg obiecał, że będzie nas prowadził. Obietnice Jego są tak i amen. Obietnice Jego są tak i amen. Od nas zależy, czy je w wierze przyjmujemy. Izrael znał drogę i czas pobytu przez Słowo Boże. Posiadamy mniej? Przeciwnie. Dla naszego przewodnictwa posiadamy Słowo Boże i także Ducha Świętego, które pokazują nam ślady Syna Bożego, którymi możemy chodzić. To przecież jest doskonałym kierownictwem. Pan mówi nam: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jana 8:12. Zauważmy słowa: kto idzie za mną? On pozostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Jak Jezus przeszedł swoją drogę? Bez wyjątku według przykazania swego Ojca. Jesteśmy wezwani naśladować Go, a jeśli to czynimy, to mamy Jego zapewnienie, że nie będziemy chodzić w ciemności, lecz będziemy mieli światłość życia. Cudowne słowa, światłość życia. Któż zbada ich głębokość? Któż ceni ich prawdziwą wartość? Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. 1 Jana, 2 rozdział, 8 werset. I od nas zależy, czy chodzimy naszą drogą w pełnym świetle tego światła. Nie istnieją tam niepewność, niepokój i powód do jakichkolwiek rodzaju wątpliwości. Nigdy nie uczynił czegoś lub wypowiedział słowa bez wskazówki swego Ojca. Jesteśmy wezwani naśladować Go, a jeśli to czynimy, to mamy Jego zapewnienie, że nie będziemy chodzić w ciemności, lecz będziemy mieli światłość żywota. Cudowne słowa, światłość żywota. Któż zbada ich głębokość? Któż ceni ich prawdziwą wartość? Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. 1 Jana 2,8. I od nas zależy, czy chodzimy naszą drogą w pełnym świetle tego światła. Nie istnieją tam niepewność, niepokój, ani powód do jakichkolwiek wątpliwości. Chcemy teraz zwrócić uwagę na całkiem interesującą sprawę, która zajmuje znaczne miejsce w pismach Starego Testamentu i dokładnie wytłumaczona jest w naszym rozdziale. Mianowicie rządzenie Boże nad tym światem i drogi Jego z narodami tej ziemi. Sprawy narodów i ich wzajemne zachowanie wobec siebie nie uchodzą Bogu w żadnym wypadku.
To wszystko stoi w bezpośrednim stosunku z Izraelem i ziemią palestyńską. Czytamy w rozdziale 32, werset 8. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich. Izrael był wtedy według myśli Bożych ośrodkiem tej ziemi i będzie nim także w przyszłości. Od samego początku Stwórca i Władca tego świata formował narody i ustalił ich granice według swojej własnej nieograniczonej woli ze szczególnym względem na potomków Abrahama i owej ziemi, którą miał posiadać Izrael z powodu wiecznego przymierza z ojcami. Nasz rozdział pokazuje, jak Pan w swej wierności i sprawiedliwości wkracza, aby zapewnić trzem narodom przywileje ich narodowych praw i to przed naruszeniem ich przez swój własny wybrany naród. On powiedział do Mojżesza, ludowi zaś daj taki rozkaz. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir. Oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni i nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi. Góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść. Również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze. Wersety 4 do 6. Izrael może myślał, że ziemię Ezawa może po prostu wziąć w posiadanie, ale musiał się nauczyć, że Najwyższy panuje nad narodami. Tak mówi Księga Daniela, 4 rozdział, 14 werset. Że cała ziemia należy jemu i on dzieli ją według swojej woli. Większość ludzi bardzo mało myśli o tym fakcie. Władcy i mężowie stanu mało na to zważają. Zapominają, że to Bóg sam zajmuje się polityką narodów, że On dzieli się królestwami, prowincjami i krajami, tak jak uważa to za stosowne. Często zachowują się tak, jakby wszystko zależało tylko od wojskowych zdobyczy i Bóg nie miał nic do czynienia z granicami i dzielnicami narodów. Jest to wielką pomyłką. Nie rozumieją znaczenia wypowiedzi. Góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi. Bóg także pod tym względem nie zrzeknie się swych praw. Nie pozwolił Izraelowi dotykać najdrobniejszych rzeczy z własności Ezawa. To, co potrzebowali, musieli kupić, a potem musieli iść dalej. Powodem tego było, gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan, Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Werset 7. W takim przypadku Izrael mógł zostawić Ezawa i posiadłości jego nienaruszone, gdyż on sam był uprzywilejowany przez szczególną opiekę Pana. On znał każdy krok ich uciążliwej drogi przez pustynię i troszczył się w swej nieskończonej dobroci o wszystkie ich potrzeby. Był gotów dać im ziemię Kanaan według obietnicy, którą niegdyś dał Abrahamowi. Lecz ten sam Bóg, który chciał im dać Kanaan, podarował góry Seir Ezawowi. To samo widzimy u Moaba i Ammona. Wtedy Pan rzekł do mnie, nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie. Ar bowiem dałem dziedziczne posiadanie synom Lota. I dalej, przekraczasz dziś granicę moabską pod Ar, zbliżasz się bardzo do synów Ammonowych. Nie nastawaj na nich i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci nic z ziemi Ammonitów, dziedziczne posiadanie. Dałem ją bowiem w dziedziczne posiadanie synom Lota. Wersety 9, 18, 19.
Wymienione kraje znajdowały się w rękach olbrzymów. Ale że Bożym zamiarem było dać je synom Ezawa i Lota, Bóg zgładził owych olbrzymów. Gdyż któż może udaremnić boski zamysł? Również ją uważano za ziemię Refaitów, to jest olbrzymów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, był to lud wielki i liczny i rosły jak olbrzymy. Lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, podobnie jak to uczynił potomkom Ezawa, mieszkającym w Seir, przed którymi wytępił Chorytów, tak iż objęli ziemię ich w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, aż do dnia dzisiejszego. Izraelowi więc nie było dozwolone zaatakować na posiadłości Ezawa, Ammonitów i Moabitów. Ale już w następnym wierszu Izrael otrzymuje rozkaz odnośnie Amoreńczyków. Wstańcie, ruszcie i przeprawcie się przez potok Arnon. Patrz, wydaję w twoje ręce Amorejczyka Sychona, króla Heszbonu i jego ziemię. Zaczynaj. Bierz ją w posiadanie i rozpocznij z nim wojnę. Werset 24. Bóg dał wskazówkę swemu ludowi. Izrael nie musiał badać, dlaczego miał pozostawić niedotknięte posiadłości Ezawa i Lota, a zdobyć te Sychona. Miał czynić tylko to, co Bóg mu powiedział. Bóg jest nieograniczony w swym postępowaniu. Jego oczy wzrokiem obejmują wszystko. Człowiek może myśleć, że Bóg zapomniał ziemię, ale tak nie jest. On jest, jak apostoł mówi w swej rozmowie z Ateńczykami, Panem nieba i ziemi i z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I dalej, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, od 24 do 31 wersetu. To jest podstawową prawdą. Bóg jest nieograniczonym władcą świata. Nikomu nie zdaje sprawy z tego, co czyni. Jednego usuwa z posady, drugiego wywyższa. Królestwa, trony, panowania i władze. Wszystko jest w jego ręce. A równocześnie spogląda na ludzi jako odpowiedzialnych za swoje zachowanie na różnych stanowiskach, na które ich powołał. Czy król lub poddany, czy władca lub podwładni, wszyscy będą Bogu musieli zdać sprawę. Każdy pojedynczy człowiek zobaczy swoje życie od początku aż do końca przed sądem Chrystusowym. Każdy czyn, każde słowo, każda tajemna myśl będzie tam objawiona w nietykalnej prawdzie. Nikt nie będzie mógł schować się wśród licznej grupy ludzi. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że wszyscy sądzeni będą, każdy według uczynków swoich. Objawienie, rozdział 20, werset 13. Następny rozdział rozważania, rozdział 3, będzie o zniszczeniu Baszanu, o tym, że Mojżesz ma zobaczyć obiecaną ziemię, ale nie wejdzie do niej.